Jesteśmy dziś przy rzodkiewce. No i co tutaj się dzieje? W ogóle z rzodkiewką było w ten sposób, że ja rzodkiewkę wysadziłam do takich doniczek. No takich skrzynek, jak to się mówi. I prawda jest taka, że no one w skrzynkach nie poszły. Te ze skrzynek w zasadzie one wyglądały tak marnie jak tu. I co zrobiłam? No tak się niby nie robi, no bo kto takie coś tworzy, ale ja po prostu przesadziłam je tutaj do osobnej ziemi. Jesteśmy w szklarni. I te dwa rządki, które tutaj są, to są dwa rządki, które wysiałam po prostu normalnie. I tu widać, że tu się te rzodkiewki zaczynają fajnie robić. A jako ciekawostka, te dwa rządki, które są tu, to też są z doniczki, które przesadziłam z tej skrzynki. I no teraz to naprawdę nie widać pomiędzy nimi różnicy. Ja wiem, że te dwa były na początku tak marne jak te, ale gdzieś po 2 tygodniach naprawdę ruszyły. No i teraz jest różnica. To są te, które były w skrzynce. Ja je ze skrzynki przesadziłam 2 dni temu, jak już trochę lepiej wyglądają. I to są te, jakie są teraz. Także ewidentnie, no, rzodkiewka jest do osadzenia normalnie. Tu widać, że na przykład tą rzodkiewkę przesadziłam, bo to były te przesadzone 3 rządki. Przesadziłam za płytko, no bo ona po prostu wystaje. Tutaj, no myślę, że jest jakoś w miarę okej. Tu jeszcze je jakoś będę chyba przerywać, bo widzę, że tu jest im za gęsto. A co jeszcze? Posiałam sobie w skrzynkach, tych samych, z których poprzesadzałam tutaj, posadziłam sobie też normalnie rzodkiewkę, żeby zobaczyć. No i dla porównania, tu jest rzodkiewka, która jest w skrzynce przesadzona. I można zobaczyć, że ona też fajnie rośnie. Może też trochę tu za płytko, jakby ona poszła, że ją powinnam trochę przysypać jeszcze ziemią tutaj. To jakieś chwasty, które też jeszcze będę sobie potem obrywać, takie małe. No ale jednak widać, że ta rzodkiewka tu poszła. Tu jest rzodkiewka podłużna, bo widać jakby. A tu będzie, ta z tyłu to będzie rzodkiewka okrągła. No i ewidentnie widać, że nawet jak one są w skrzynkach, tutaj, no to po prostu rzodkiewka tak powinna rosnąć. No bo rośnie lepiej. Ja jeszcze tu dosypię trochę ziemi. Tu mam jeszcze trochę 2 cm miejsca, więc trochę jeszcze mogę ją dosypać. Także to jest też dla mnie ważny eksperyment. Oprócz tych chwastów, które zaraz wyrwę, że rzodkiewka jednak, no musi być po prostu wysadzona na zewnątrz. Czyli nawet jak mam ją w domu, to ją trzeba wystawić na zewnątrz na parapet. A teraz jest w szklarni.